Hej, hej, moi drodzy, witam was niedzielny z tej strony. Razem ze mną jest oczywiście Vigo, witam. I jesteśmy Cryof Hall. Cały czas tak. Będziemy dalej bawić się tutaj. Ja dzisiaj mogę mieć problem z głosem i nie tylko, ponieważ jakaś Katarzyna mnie męczy i niestety od czasu do czasu będę pewnie musiał sobie chrząknąć albo odkaszlnąć, także z góry przepraszam. Będę też troszkę mniej może się odzywał. Vigo sobie. No to ja będę mówił więcej w takim tak, razie. Tak, ja będę odcinku. Więcej przełykał. Słuchaj, no to tak, no to mieliśmy komentarze. Nie wiem, co u ciebie było, bo czyli zerknąłem, ale już to było tydzień temu, więc nie pamiętam. U mnie był komentarz, że lubią naszą grę też. I że mamy iść sobie na wydarzenie światowe jakieś kiedyś, bo to fajnie by było, żeby zobaczyć, jak tam sobie próbujemy. Pewnie zginąć. Oraz mamy Marta, twoja Wicka, dobrze mówię, Wicka, nie? Wicka. Bo ja wiesz, ja to tam na emigracji, to ja już zapomniałem języka polskiego. Ja więc, powiem ci, że też nie wiem, jak to się odmienia. Też tak mi się wydaje, że Wicka, ale to równie dobrze może być jakoś inaczej, tak? Wicka twoja powiedziała, że mamy iść w Explore i też zbadać minerały, surowce, które są w okolicach naszej bazy. Więc ja od razu uprzedzę, że ja tutaj pobawiłem Badałeś. Się troszeczkę, badałem okolice, więc te dwie skrzynki tutaj, jak sobie zerkniesz, to jest ta po prawej przy stole rocznikarskim jest praktycznie pełna różnych cudów. Jak to działa? Tak. To się psuje, jak nas nie ma w grze? Ty faktycznie? A może wiesz co, ja byłem w grze, bo ja wiesz, ekspiłem, no nie? Tak. O, no coś trochę naciachał. No trochę naciachałem, plus tej w drugiej skrzynce mamy trochę piasku i kauczuku. Także i te 30 ładunków papierowych to są twoje. To są moje. Weź je sobie. Wow. Możesz sobie szczelać. Mogę sobie szczelać, aż wyjmę. Ja mam 30 też, no. O, dzień już nastał, także jest super. Mamy wydarzenie światowe, gdzieś na terenach górskich pojawiło się coś, ale ja bym wolał nie iść w tereny górskie, ponieważ nawet nie wiemy, gdzie są tereny górskie. Mapa, także, jak to wygląda? No nie pokażę ci terenów górskich. No niestety, musimy najpierw się chyba zbadać, znaleźć samemu. Tak, musimy to wymyślać. No dobra, słuchaj, no z tym jedzeniem faktycznie kiepsko. Teraz pytanie, czy to się psuje, jak nas nie ma, czy to się psuje po prostu, bo ty ja grałeś. Byłem i grałem, no. Pewnie to też, pewnie to dlatego. Możemy zrobić coś, taki eksperyment, że zostawimy coś i zobaczymy i nikt nie będzie wchodził przez tydzień. No, możemy tak zrobić, nie? No. Czekaj, tu są te rude grzybki, to ja usmażę te grzybki. Dobra. Tak. Ja ten kauczuk do kauczuku wrzucę, bo mamy tutaj pełno tego kauczuku. Mamy jeszcze zielone zioła, czerwone zioła. Ale zioła się nie zepsuły, widzisz. Nie, ale zioła to mają długi termin. No właśnie, to może to dlatego, że zioła mają drugi Zobacz, termin. Grzyby mają zepsucie za prawie 5 godzin, a zioła ile? Wiesz co ja zrobię? Wezmę tą całą butelkę. Zioła za 35 godzin, to jest ogromna różnica. Bulwę wezmę. I zrobię z nich po prostu butelki wodne. A nie możemy, bo nie mamy tyle butelek pustych. A tu nie ma w tym? Wykonaj. Nie, i już mamy. Woda jest tylko pełna. Już mam cztery butelki, bo tylko miałem dwa słoiki. Dobra, ale przynajmniej coś. Co tu jeszcze można przerobić? No tylko te jagody, no to zaraz trzeba je wszamać. Głodny, a to nie będą zepsute? Bo ja się zatrułem takim. A, może faktycznie na zaraz czerwono. Zobaczę. Niedobrze mi było. Zjadłem. Jak za dużo zjadłem. Zjadłem. Ładnie, ty masz żołądek ze stali, to ty wszystko możesz ja jeść. Mam, ja mogę żreć wszystko chyba. Dobra, idę zobaczyć nasze uprawy. A jest kukurydza. Coś jest. Super. Ja też wróciłem do kompostowniku coś. Aha, bo miałem jakieś glebę, jakieś pleśni miałem. Mamy dwa komposty mamy jakby co. A nic można zbierz i nic do zebrania, to bez sensu. Bo mam zbierz, ale jak naciskam, to jest nic do zebrania. Nie, bo zbierz, ale do zbiorów zostało 20, 31 minut, nie? To 23 minuty, 45 i 29. Także nic z tego. No dobra, ale czekaj, jak coś się zepsuje, to może pleśń zostanie, jak się to zepsuje. No właśnie, zostaw. To lepiej zostawmy. Się zobaczymy.
Tak, no, dobra. Tutaj jakieś jagódki. Tutaj widzę, aha, wziąłeś to, super. No dobra, wiesz co, trzeba zacząć palić w piecu chyba, co? Przepalać te wszystkie pierdoły, co tu mamy. Kukurydza, co to można zrobić? Jakieś danie z kukurydzy? Mąkę? Możesz na pewno zrobić coś z kukurydzy. Być może mąkę właśnie, kukurydzianą. No. Tutaj nic w tym. Ale mąkę gdzie bym mógł robić? Na rolniczym może stole. Piasek biorę. Dobra, niech się to przepala wszystko. Mogę nasiona kukurydzy zrobić. A to zrób. Będzie przynajmniej więcej. Z jednej ile wychodzi nasion? 5 piasku i 2 komposty potrzebne, to nie takie hop-siup. To nie hop-siup. O, mamy 8 kompostów tutaj, plus jeszcze 2 mamy w kompostowniku, więc spoko. Już się przerzucam. 5 piasku. Chociaż robimy błąd chyba, że wyciągamy kompostownik, kompost z kompostownika. A nie, bo wtedy tak lepiej, no, jest miejsce przynajmniej zostaje, nie? Jedno. Ja już wyciągnąłem, ale to no to tak z miejscem to lepiej chyba jak się zostawi w kompostowniku, tylko też nie wiadomo ile ten kompostownik może utrzymywać tego mięsa. Dobra. Jedzenie jakieś trzeba ogarnąć. O, lekko atletyka mi podskoczyła. O, mamy tutaj jedzenie w ogóle. W lodóweczce. Przepalić surowe mięso, trzeba coś z tego zrobić. Mamy jeszcze 3 kukurydze też. Pomidorki mamy. Ej, mamy sporo fajnych rzeczy. No, tylko się zastanawiam, dobra, robię nasiona. Przepisy, co my tu możemy zrobić? W jednej kukurydzy 2 nasiona. Taki bajer. To wiesz co, to ja tą drugą moją kukurydzę też przerobię. Hop, hop. I tą kukurydzę też przerobię na nasionka. No okej. Okay. Bo jeszcze w lodówce mam kukurydzę. O. Ale ciekawe. A co można z niej zrobić? Bo na razie tylko nasiona tu mogę na tym rolniczym robić. Kukurydzę nigdy nie spożyto. No to ja sobie surową spożyję. To ja chyba też nigdy nie jadłem. O. Skleroza jest, nie pierwsze spożycie. Zaakceptuj. Świetnie. Dobra, słuchaj, musimy jeszcze mieć las i plażę, więc ja nie wiem, czy na twoim odcinku budujemy, a na moim lecimy, czy na twoim też chcemy zjedzać. Jest to bardzo obojętną. Bardzo obojętną. Ja bym też chciał, żebyśmy sobie czy zrobili tak, jakieś, tak. Kurcze... Ziemi więcej bym uprawnej. Teraz chyba możemy, bo mamy większy ten, nie? Poletko. Możemy, możemy. A wiesz co, a ja zobaczę, jak się robi jakiś, jakąś obronę. Mamy poznane różne rzeczy. B. Żywność. Koszula płóciana. Działka rolnicza. 5 desek. Krawiecki. Słuchaj, ja zrobię stół krawiecki płatnerski, bo przynajmniej będziemy mieli ciuchy, jakiś armor mieć lepszy, co ty na to? Dawaj. Daję. Dawaj, bierzemy. Szukam, jak to się robi najpierw. Inne, to nie, przemysł. Stół krawiecki płatnerski. Deski, 25 desek i 5 miedzi. Deski, to weź mamy ty, deski. A ja sobie zrobię świeże. Aha, dobra, dzięki. A ja dwie sobie miedzi. Szukam trochę drewienek. No drewienka mamy przecież w skrzynce. No, ale to na świeżo. Się jakoś robiło... Mamy tam jest po... Nie wiem, tysiaka chyba mamy nawet, albo... Nie, to się nie było B, tylko to się robiło... Ale gdzie to C. postawić, o. To coś teraz, kurczę. Dechy. Wykonaj. Słuchaj, gdzie ten ustawić? Może poniżej, a może być tutaj. O. Żywność, działka rolna. Buduj. Cyk. Ha. Nie może to jest taki mały kwadracik, ta działka rolna, really? Taki jeden mały? No. Taki malutki kosztuje... Tyci, nie? No bez jajek. Dobra, to biorę trochę więcej tej piochu. O rany, jakie to jest drogie. I będziemy robić działki rolne, bo tu mamy zasiewy. Tylko nie wiem, czy w dobrym miejscu to robię. Czy nie powinno być na tym zielonym. Czy to nie ma żadnego znaczenia, powiedz mi. To jest, musi być na zielonym. Na zielonym, czyli to zrobiłem głupio.
Ale nie, czekaj, 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 czekaj. Nie, no dobrze robisz, do czegoś. No bo na zwykłym takim szarym terenie to postawiłem, nie na zielonym. Ale nie, to może być. Może być? Ważne, ważne, że jest w tym zielonym naszym aha. posiadaniu działki, w tym miejscu. To tutaj na to akurat nie patrz, nie? Że to jest, no spokojnie. No troszkę. Ale dużo tego robisz. No bo to jedzenia potrzeba, kurde, bo my no potrzeba, nie wiesz co, to w ogóle. Ja zajmę się robieniem hełmu albo... O Boże, jakie to jest drogie. No. Hełmy. Czekaj. Czekaj, ile kosztuje, ile mam 11 skóry tylko. Jakbym chciał zrobić ze skóry, to jest potrzebne 2. To jest potrzebne 2. A to są 4, no to byśmy mogli zrobić. Dobra, a to? Dobra, na razie tyle. A to nie trzeba, ale zaraz, co jest... Najgorsze jest to, że nie wiadomo, co jest lepsze, bo nie widać statystyk, tak, wiesz, tego. Nie? Czy to jest, które z tych rzeczy jest lepsze, no nie wiem. Pancerz kostny, 10 kości, 10, 4 futra. Pomidorki mówisz mamy, bym chętnie zrobił te nasiona z tych pomidorków. Mamy w lodówce. To zabiorę kukurydzę, jedną zabierz. Zjem, bo chyba jeszcze nie jadłem. I trochę pomidorów zabiorę. Zabieraj. Przerobię je. Czekaj, najpierw zeżrę jedną kukurydzę. Słuchaj, jaki byś chciał mieć... Tak jest, pierwsze spożycie. Jaki byś chciał mieć armor? Kostny? Pleciony? Może być futra, ten... Czy... Materiałowe tak jakieś były, coś takiego, nie? Jest. Możesz zobaczyć tutaj do stołu krawieckiego i sobie wybrać chyba też, set. Nie? Aha, ale to no możesz. Zobaczę obronę. A nie, zobaczę. Koszula płócienna to mamy. Tak. Pleciony ale mamy... pancerz. O. Lina pleciony Futronic Clay. No, taki śmieszny będzie. Chcesz ten to taki, pancerz? Wow, ten to taki, wiesz, jak kościane? Mad Maxa. Te kościane, no. Później kolejne, nie? Wersje. To jaki byś, jaki chcesz, jaki zrobię? Czekaj, to jest prostszy. Deski, zrób ten drewniany. Drewniany? No to co, możemy robić pleciony albo kostne. Mamy tyle futra, czekaj. Lina? Musisz mamy, mieć czekaj. Lino, futra, nic i clay. Powiem ci tak, mamy 11 futra, więc spokojnie jeden, nawet dwa możemy. Ja myślałem, że jeden możemy zrobić pleciony, a drugi kostne. No to zrób jeden pleciony, drugi kostny. A to nie ma, to mam tylko drewniany. A, ten kostny, a, bo tam jest niżej, skóra, ale to skóry nie mamy. Mamy, bo ja mam ty, u siebie. Mamy, aha. Mamy 20 skóry. Skór czy 20 futer? Skóry. No to widzę chyba różne, futro i skóra. No tak, skóra to do kostnego, a do plecionego futro. No to weź tam, machnij jeden, zobaczymy jak to będzie wyglądało. Dobra, tylko patrzę, że tu klej potrzebny jest, a klej to się robi chyba z kości. No właśnie. Klej z kości. To może być, czekaj, zobaczymy. Ile kleju trzeba? Czekaj, to była gdzieś zgniłe coś widziałem. Raz, zgniłe. Dwa, trzy, cztery o. kleje, dobra, zrobię najpierw cztery kleje. Piękna zgnilizna idzie do kompostownika. Jubi dubi. O, proszę, prawie 1/4 żeśmy tam w kompostowniku zajęli. No. Dobra, nasionka pomidorka, wykonaj. O, dużo się zużywa pomidorków. Ale też jest sporo nasionków, dobra. Lecimy. Dobra, 4 kleje zrobione. Ekstra. Teraz tak. I linki jeszcze, linki potrzebne są. Linki. O Jezu, dużo linek potrzebnych jest. Bardzo dużo linek. No, chyba więcej nie ma. Mamy za dużo ziemi teraz. Ale jak będziemy mieli dobry pancerz, to możemy iść wtedy na ekspedycję. A, na lepsze, nie? Lepsze miejscowe. Dobra, dwóch już nie zrobię, bo brakuje nam chyba nasion, tak? Tak, brakuje już nasionek wszelki, bo z jednego pomidora za mało jest. Muszą być dwa pomidory aż. O, no to pomidora odkładam. A to są dobrze. Dwa, czekaj, to będą dwa. Nawet cztery. Dobra, to wezmę cztery i zrobimy do końca pomidorki, nie? No dawaj. Maksymalnie dwa, o. Zastanawiam się, czy ten... Czekaj, ale...
A widać, jaki on jest dobry teraz. Widać? Ja wiem gdzieś. Wiesz co, trzeba go wybrać i popatrzeć na to, jak się skraftuje. Czyli czekaj, hełm lepszy. Czekaj, ile ma? 3, 6, 7 chyba kresek, a ten 8. Chyba kościany jest, mam wrażenie, troszeczkę lepszy, jeżeli chodzi o pierwszą statystykę. Za to jest kiepski. Nie wiem. Nie tak prosto, nie? Jest tutaj sznurki potrzebne jeszcze. Sznurki. Raz, dwa. Kurde, właśnie się męczę, jak wlać wodę do konewki znowu. Czyli chyba na nią się tylko klikało po prostu, nie? Kliknij studnię lub zbiornik. Tak. Kliknij do wody. Nie, studni lub zbiornik. A, czyli muszę podejść do. Tutaj. To teraz zrobię jeden taki, wiesz? Wykonaj to. To. Ile ja potrzebuję tych sznurów? Rany. 5. 10. Dobrze, to. Chyba wszystko podlane. A nawozy, jak się robiło nawozy? Nawóz mamy. Mamy 10 sztuk chyba. A w kompostowniku, nie? Nie, ja przełożyłem do skrzynki jednej. Nie, ja mam 4 nawozy, dobra. Aha. Bo zabrałem wszystkie. Wiesz co, chyba nawozy walne pod te. Jak one się nazywają? Pod pomidorki. Żeby nam szybciej rosły. Dobra. Dobrze, ja już tutaj. Dobra, wytworzyłem. Ha, mamy uprawę. Ha, mamy armorki. Nieźle, czekaj, idę, bo głodny trochę będę, zaraz. Muszę to wszystko odłożyć. Grzybka sobie, bo tu dwa były, to wrzuć obydwa i niech się robią smażone grzyby. A to hapujemy. Dobra, ham. Konewki odłożę na razie. Wodę poproszę, bo się kończy. Pusta butla. Wstawimy. O, proszę bardzo. Teraz. Ja się przybieram. Oj, tak mój armor jest na wyczerpaniu. Ale wyglądasz jak Musashi jakiś, kurde, z Mad Maxa. A weź sobie, wrzucę ci do skrzynki jakieś na tej na dole całkiem. Aha. Plecione to sobie najwyżej zbierz go. Zobacz, jak to będziesz wyglądał. Jak chcesz, możemy się wymienić oczywiście. Nie, spoko. Każdy będzie miał inny. Głowa. Tutaj. Klata na pirata. Uale. A ja wyglądam jak z jakiegoś tego. Takiego science fiction z lat 60. No. Oni wtedy mieli takie wyobrażenie. Tak, muszę się napić. Oje, no ja sobie zużyłem tego. A czy to widać tak. A, nie widać na paskach jakiegoś. Szkoda, że nie pokazuje, jaką zbroję daje, nie? Ile dodaje. Nie. Masz ale ochronę, nie? Po prawej stronie, jak weźmiesz sobie. To masz ochronę przed uderzeniami, ochronę kinetyczną, ochronę przeciwwybuchową. Gdzie? Po prawej stronie od twojej postaci. Te takie kreseczki. Jak wejdziesz do ekwipunku wejdź. Aha. Tu widzę, dobra. Ochrona przed tym. A powiedz przed mi, uderzeniem 40 mam. A ja mam 45 przed uderzeniami. Kinetyczna 30. Też mam 30. 25. Przeciwwybuchowa 40. A ja mam 25, widzisz, czyli twój jest lepszy na wybuchy. No to u nas raczej będzie mało wybuchów, przynajmniej na razie. Ogień 20. 20. Zimno 20. Chemia też. 10. Przepraszam, tak. Promieniowanie 15. Psi a umie 10. I psi 0 też. Czyli twój jest lepszy. Na mój na chemiczne trochę bardziej. Znaczy na promieniowanie i na ten. Na wybuchy. No, taki. No ale spoko. Tacy zaginioni w kosmosie lata 50. Podoba mi się. Słuchaj, to mięso ja chyba przepiekę. Co ty na to z lodówki? Wybaczcie. Chociaż... możesz przerzucić to żarcie do lodówki. Gdzieś tu był, widziałem węgiel i popiół. O. I jeszcze trochę piasku mam. To oddam. To oddaj. I tutaj piasek.
Siup. Nie wiem, co z tymi ciuchami zrobić. No, nie wiem, czy można je zniszczyć gdzieś. Pewnie będzie można kiedyś. No. Albo razie... można je na razie zrzucić. Wiesz co, wiesz, może będę chodził, bo jakby się nie Bóg zniszczył, to zawsze założę tamto. Coś to zawsze da wtedy. No ale to wiesz, to mało miejsc, to zawsze dwa sloty, nie? Tak samo odłożyliśmy nasze kamienne kilofy. Mamy jakąś dodatkową siekierę jedną. Czekaj, tu patrzę, gdzie odłożyć. Dobra, to w tą środkową odkładam. Ciuszki. O, paliwa nie ma w tym, w lampie. Bo nie mamy w ogóle paliwa chyba. O rany, a tłuszcz zwierzęcy był potrzebny, ale no niestety ja nie byłem na zwierzętach. Już się skończył? Chyba się skończył. Kurde. Niedobrze. Trzeba będzie pochodnie odpalać. A to złoto, ja myślałem, że to są tłuszcz, a to złote samorodki. No to... No to ja nie jest zbyt. Lampę naftową ręczną. A, ja też mam, faktycznie, zapomniałem, czwórka. Ach, najgorzej, że mamy teraz odpalonego Discorda i gadamy przez Discorda tak. I mi co chwilę jakieś wiadomości, wiesz, pyk, 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 pyk. A, na szczęście u mnie nie. Ach, niedobrze. No dobra, niedobrze. No, po nocy to szkoda chyba. No nie ma co, no. Nie ma co, czekaj, zróbmy coś tu konkretnego. O, widzę, jeszcze ruda miedzi jest, a nie mam, o, dorzućmy, niech się robi, o. Niech się robi, niech no. Niech się przetapia. A my drzewka możemy powycinać, to taka trywialna robota. Ale po co, jak mamy tyle tych... No ale skrzynce. Niech se leży. Mamy 350 sztuk. Co to jest? I mamy mnóstwo... Czekaj, ja jeszcze wrzucę miedzi i żelaza do pieców, bo mamy po 250 tam jeszcze. O, cyk, cyk, popiół. Żelazo. Znam się, co z gliną można robić. Pewnie jakieś garncarstwo. Pewnie tak, albo może jakieś... Gdzieś mamy tą glinę? Mamy w górnej skrzynce. Dobra, już dokładam. Mhm. Zastanawiam się, czy się nie robi z gliny na przykład, oprócz garnków, to jakieś cegły? Może? No, może coś być, nie? Mhm. Co dobra. Możemy pyknąć jeszcze. Tutaj mamy fajne ciuchy. Rolnictwo. O, wszystko mamy. Teraz tak, czy gdzieś jest popiół jeszcze, żebym dorzucił? Jest. Mamy węgiel i mamy szkło. O, i tyle. Patrzę, gotowanie, co nam daje. Dżem jagodowy. To by było niegłupie, bo mamy tu jakieś jagódki, nie? No. Można by odkryć. Ryżu jeszcze nie mamy. Mąka pszenna też nie, bo musimy mieć ziarna pszenicy. Ale jest grillowana kukurydza. O, to jest i dobry przepis. To trzeba wziąć ryż, a to wezmę. I wybiorę grillowaną kukurydzę, ponieważ ją mamy. I dżem jagodowy też, ponieważ też mamy różne jagody, więc się na pewno opyla. Można wziąć ziarna kawy, robić przepis, też możemy, bo posiadamy i kawę samą. Słuchaj, mamy żelazną skrzynię, ja bym sobie ją się nauczył. To jest budownictwo czy gdzie? Budownictwo, dobra, uczymy się. I mamy jeszcze stół majsterkowicza. A to są sztabki stali potrzebne. Nie mamy jeszcze. O, to jeszcze nie ten poziom. A sztabka stali w przemyśle jest? Tak, wytapianie stali, już wziąłem. Uuu, jest żelazna buława, biorę. O, przemysł. Chemia poziom drugi. Sztabka stali. Narzędzia stalowe. Narzędzia stalowe mogą być. Uchu, dobrze. Plandeka i bateria, o kurde. Ale chemia, drugi poziom musi być. Generator pary, my to poznaliśmy. Bioreaktor, akumulatorownia. Ten generator pary. Przewód trzeba mieć. My mamy przewód. Wędkarstwo, medycyna jest też. Z czego to się robi? Węgiel drzewny, antymydłości. Ty, to by się przydało. No. Bo mamy węgiel drzewny, to biorę. Włókna, zielone zioło, bandaż. Też pewnie by się przydało. Biorę. Bandaż na stówę się przyda. Środki przeciwbólowe też, bo czerwone zioło mieliśmy. Tutaj ziarna kawy, toksyna, czerwone zioło, butelka. To wzmacniać siły. Tabletki energetyczne też jest. A to no, powiedzmy, że na razie bym... Wiesz co?
tabletki energetyczne dają ci, stamina ci nie spada, szybciej biegasz, cały czas masz też siły, no to wiadomo, masz lepszą, ale nie mamy masz cukru, lepszy gół. Ale nie mamy cukru, wymaga cukier. Na razie nie mamy. Nie wiem, gdzie jest cukier. W gotowaniu? Nie. To gdzie jest cukier? W rolnictwie? Też nie ma. Rewolwer. A tak? Rewolwer. A biorę. Amunicja z toksyną. Ładunek strzelby, kaliber. Ale karabin strzelecki, chemia, guma musimy mieć wymyślone. Żeby mieć guma. A gumę to możemy w tym właśnie. Amunicja czekaj. 8 mm z toksynką niech będzie. A to... Strzelba... No to i tak potrzebujemy. Ale a czekaj. Można robić guma, ale chemia strzelba 3. Była nie głupia. Czarny proch, sól, aha, sztaba miedzi, papier. A gdzie jest ta guma? W chemii gdzieś. W drugim chemia. Poziomie. Brykiet opałowy. To a też ja by było nie głupie. Brykiet guma. Opałowy i guma, tak. Guma. Bierzemy. Mhm. To się przyda. A tak... tryb poza grą. Dawno cię nie było, co? No właśnie widzę, bo nic nie robimy. I to jest ten. No nie tak, ruszamy się. O to chodzi. I teraz patrzę, czy wziąć karabin strzelecki sobie wezmę. Lubię z daleka pykać. Dobra. Lubię z daleka, dobrze. Dobra, niech tak będzie. O, mamy... Rolnictwo to później... Stół majsterkowicza wezmę, bo to się na pewno przyda. No na pewno. Nie wiem do czego ta beczka. A do studni to bierzemy beczka i potem studnia. Będziemy mieli lepszą beczka wodę. Beczka i studnia, no dobra. Też sobie poznam to. Dekoracji to możemy ominąć. Na razie omijamy. Obrona. Ważna. Pikowany pancerz, hełm jak no to, ruski no tankista. No to hełm sobie wziąłem, no. Jak ruscy tankiści. Czołgiści. Tankiści. No. Dobra, no to co? No to parę rzeczy możemy jeszcze potworzyć. Dokładnie. I skoczymy do mnie na odcinek. Czekaj, co ja bym sobie jeszcze postawił? Dobra, teraz możemy dużo rzeczy budować chyba. W ogóle laboratorium chemiczne. Suszarni nie mamy. Ja bym suszarnię postawił. Jest prosta. Deski i liny tylko. Dobra, to będzie mięso suszyć może. No, przynajmniej, wiesz, się przyda. Tak, to jest dobry pomysł. Proszę cię bardzo, rób. Lina. Gdzie jest lina? Mamy a to linę. Będzie trzeba pewnie, bo ja wiesz, zużyłem do pancerzy dużo. Trzeba a, dobra, to kręcę linę. Zrobić z włókna ją. Mamy 48 linę. Włókna jeszcze. A, nie mam włókna żadnego. Aha, 48 mamy w dolnej skrzynce. Dobra, zabieram. Max, 4 liny tylko. O, to trzeba będzie włókna zbierać. Bo 4 no tak. Liny to za mało. Dlaczego mi się to włączyłaś? Mi się to nie włączaj. Patrz, ale zobacz, kurczę. Tyle się nakraftowałem, kurczę. Znaczy, zbierałem tych różnych dobroci i praktycznie już poszło masa. Poszło, nie? No, wiesz, na tym to też polega. Czekaj, to jest jakiś grzybel. O, no to jest, niech się... Dziki jest zły. Ale wcale nie ma ostrych kufin. No, nie wiadomo, coś tam robi. Jak nas bodzie, to my nie wiemy, jak on nas bodzie. Dobrze. Patrzę, czy jak się... I dobrze. Nie, jak myślałem, że jak się... Czekaj, co się... jak się ścina, co się dostaje włókna, żeby... Nie, to gałązki dostaje. Włókna to dostaje zbierając trawę. No wiem, a się zastanawiam, wiesz, czy jest jakiś krzew albo coś do ścięcia, żeby ci dawał na przykład drewno i włókno. Taki kukurydza, bajer. Można zebrać, zbieram. Zbieraj. O, są jakieś włókna, grzybki. Czemu nie mogę? A, teraz mogę, dobra. Tu dużo włókienek, to zabieram. Dobra, kukurydza. Kukurydzy się robiło pieczoną kukurydzę, tak? W kuchni? Można. Wymyślona, można robić. Jestem ciekaw, jak to będzie pożywne. Przepisy. Ej, nie mam czegoś takiego. Nauczyłeś chyba, się? Bo ja się nauczyłem. Chyba, że się nie nauczyłem pieczonej kukurydzy.
Muszę zobaczyć. A chodź trochę, dziku. Wygotowanie. Pieczona kukurydza. Aha, to ty ryż poznałeś i pieczoną kukurydzę poznałeś. Dobra. No to ja też. Sobie dzik. Zastosuj przepis. O. I się robi. Mięsko, pieczona. Skóra i kościołki. Dobra. Kukurydza. Już biegnę na chatę. O, trzeba podlać, widzę. Zastanawiam się, czy to ma sens nosić tą zbroję teraz, jeżeli jesteśmy w domu, bo ja nie wiem, czy ona się nie zużywa, czy ona się zużywa tylko noszenia? Przez nie, chyba tylko odnoszenia, walce? Czy tylko podczas walki. W ogóle? Walki a cholera wie, to właśnie, możecie też nam podpowiedzieć, nie? Czy to jest... Wiecie, no. Jak bardzo. O, jest jagody kawy, można kawę zrobić. Czekaj, spróbuję. A, ty już gotujesz coś. A, czyli te kukurydzę, zaraz ją ten, można wyciągnąć i... Aha, będziemy jeść pierwszy raz grillowaną. Tak. Jedna twoja, jedna moja. Dobra. Grzybki jeszcze wrzucę tutaj. Ej. Ja sobie już wezmę, a zostawię ci tą drugą. Uwaga, zajadam. Dobra. Mniam. Ale czy to dało coś? Dużo nie, nie za bardzo. Uwaga. Jeszcze spożyć. To troszkę dało. Troszkę dało. Nie wiem, czy tyle samo co mięso? Może? Nie, nie wiem. Wiem. No ja chyba nie tyle samo. Uczenie się poziom 7 dostałem. Ładnie, ja też. Albo ty, albo ja, bo nie, bo też mi wyskoczyło coś takiego. Dobra, jak zrobić kawkę? Halo, halo, to w piecu się podobno robiło. Uwaga. Ziarna Uwaga. Kawy, idzie przepis, będziemy mieli ziarna kawy. A, będziemy kawę pić, będziemy mieli kabosze. Energii. Będziemy kaboszować. A tak prywatnie to jesteś kawoszem, czy nie? Znaczy ja kiedyś piłem bardzo dużo kawy, teraz nie piję w ogóle. A ja piłem bardzo dużo kiedyś kawy, a teraz piję trochę mniej kawy, ale też piję. Ja przerzuciłem się na herbatę. O. Ciach, ciach, ciach. Jak to wychodzi? Teraz tak patrzę i zastanawiam się, czy ja przypadkiem nie zjadłem tej kawy? Jak zjemy? Jak się ona... Mdłości? Aha, bo to napój trzeba pić. Dobra, nie jeść, tylko... tylko gotować. Ty, ja zjadłem jagody kawy, wiesz? To one się psuły u nas... No, ja myślałem, że to są... No, to są jagody kawy i ty jadłeś kawę sobie. No, ja myślałem, że jakąś porzeczkę, ja myślałem, że jakieś owoce, a tu kawę, kurczę. Ale to nic mi się nie stało, no, że jednak tak jak mówisz, żołądek ze stali. Żołądek ze stali u ciebie, kurde. Dobra, czekaj, teraz jest ten, jak zrobić kawę. Przeglądaj przepisy. Pewnie woda musi być, nie? No ale... Słoik z wodą. Nie mam, ale nie mam przepisów. Czekaj, gdzieś to widziałem. Technologię. Gotowanie. No masz na dole, pod kawą jest kawa do picia. Ziarna kawy, gotowanie, stole, butelka wody pitnej. Na stole kuchennym, dobra. A nie na piecu, to tylko na stole. Gdzie, rozumiem. Dziwne, ale okej. Okay. A wiesz, że trzeba 10 ziarenek, żeby zrobić jedną kawę. A żeby zrobić jedno palone ziarenko, potrzeba 5 normalnych. O rany, o to jest przesadzili. Bo tu jest duży grind. Duży grind. Dobra, wrzucam do te nasionka do tego. Te świeże do lodówki. A wiesz, że wędkę możemy zrobić, łowić rybki? Aha, no faktycznie, możemy. Ale powiem ci, że jak pamiętam kiedyś z tymi rybami, to wcale nie jest takie fajne. Nie? Chyba trzeba mieć robaki najpierw, jakieś przynęty, a no, żeby robaki pewnie, zdobyć, to też kupę. Pewnie tak. Zabawy. Myślę, że tak czasem. Może być. Czasem. Lecę po resztę tych grzyboli. Grzybole wrzucę do lodówki. Ugotowane. Jeszcze jest miejsce, jest. Dobra. Może mięso... Aha, może mięso byśmy gotowali. A chciałeś suszyć, nie? Bo suszarnię chciałeś zrobić. A, suszarnię. Wróć, właśnie. Wróć, suszarnia. No. Suszarnia, kurde. Ona musi być na zewnątrz czy w chacie? Dobre pytanie, nie? Na zewnątrz ja bym raczej dał. 10 deseczek. Dobra. Max. Dobra, ja zrobię więcej amunicji, co ty na to? Rób. Dobra, i teraz budujemy. Suszarnia. Ustaw. Może być na zewnątrz i w domu. To ja na zewnątrz postawię. O, proszę bardzo. A, jeszcze jedna lina.
Linka, linka, wykonaj się. I buduję. Jak to za daleko. Dobrze. Sznurek jest, i papier. Pięknie. Interakcja. A nie wziąłem mięsa? Jednak. Nie wziąłem. Dobra, biorę te 9 miącha. Dobrze, możesz wziąć, proszę cię bardzo. I tak. A całe 9? Nie, no może połowę. Zobaczymy, jak to jest, czy lepsze to jest. Przeglądaj przepisy. Jeszcze sól jest potrzebna. Sól mamy na dole, tutaj w skrzynce 6 sztuk. To 2 sztuki na jedno mięso jest potrzebne. Wow, no to drogie. No, drogie. Zastosuj. Dobra. Ale może będzie dużo nam, wiesz, się mało psuło i trochę dawało ekstra bajeru, nie? Jeśli chodzi o żarełko. A, tu jest pokazane, jakieś... 8. Najadasz się 8 z takiego pieczonego na ogniu. Najadasz się 8. O rany, zobaczymy, jak wyjdzie zabawy. Ile tu wyjdzie suszonego. No. Włókienka oddaję. Kościki tu dorzucam, nie do ten, skóra i węgiel. Okej. Okej. Muszę sobie konewkę naładować. A ja muszę sobie słoiki załadować. Bo widzę, że tu niepodlane są. No, wybacz, nie zająłem się tym, ale zająłem się robieniem nam amunicji. Bardzo dobrze. Podlane, wszystko. Bo umie, jak pójdziemy gdzieś w teren, to się przyda amunicja pewnie. Aha. Czy mamy włókna? Czy już nie, 54 sztuki, dobra. Bo potrzebuję nitki zrobić. Czekam, aż się kurczę suszone mięcho zrobi. Jestem ciekaw, czy będzie dawało więcej niż to smażone. Bo to daje 8 i minus 5 żarcia, a czy wody pobiera. Jakbyś, wiesz, pragnienie tak. Ci wzrasta, no. To noc ma sens. Ma sens. Grzybki dają 7 i nie zabierają nic pragnienia. Więc na razie dla mnie grzybki są lepsze niż mięso. Bo tam dodaje ci tylko 8, a jeszcze musisz wodę potem popić. Suszone mięso daje 15. Daje 15 czego? Tak. Jedzonka, ale minus 10 wody. Aha. Dobra, to jako... Tutaj gospodarz, proszę, nie ma, jest, w lodówce ci zrobię, zrób jako pierwszy sobie je zjedz. A to ty jesteś ten, twój odcinek. A no dobra, to chapnę ja jako pierwszy. Chapnij. No, 68. Suszone mięso, pierwsze spożycie. 88, powiedz mi, ile masz naboi? 26. 30? 26. No to masz jeszcze tutaj skrzynce tej samej, co ci zostawiłem, 44. A nie, to dzieje, oddaj, czekaj, połowę. Okej, okay, teraz masz, o, 20. Ja mam też teraz 66. Ja mam 66. A ty masz ile? 48. 48 masz łącznie? Tak. Niech to szlak, to czekaj, ja ci dam więcej. Nie, no spokojnie. No. Nie, cicho. 48. Wiesz, że ja strzelam rzadziej, więc u mnie tyle nie potrzeba, bo mnie się wolniej ładuje. Ty będziesz częściej strzelał. Właśnie dobrze było. Cicho, dam ci jeszcze 6. Masz 6 jeszcze. Ja mam teraz 60. 64. Mięso gotowe, proszę zabrać. Gdzie jest? W suszarni. A gdzie jest suszarnia? Aha, na dole, dobra. Na wyprawę zabieram 4 grzybki i jedno mięso takie smażone. Mhm, dobrze, ja muszę się napić wody. Zabieram wodę. Ja też muszę się napić. Wydarzenie światowe. Możemy iść na moim odcinku na wydarzenie światowe. Spróbujemy. Tak bardzo chcieli. Czekaj, wezmę grzybki, niech się przerobią. A, dobra. Okej. Okay. Nie mam drewienka, muszę zabrać. Jest 17. Czy damy radę? Gdzieś tam pójść? Noc i... A to wtedy wydarzenie światowe, co ten zniknie. A. Przecież mamy 29 minut jeszcze jego. Spoko.
Zależy, zobaczymy, gdzie to wydarzenie jest w ogóle. O, blisko tak? Jedno jest. No, meteoryty będą do zebrania, możemy iść, ale to idziemy u mnie czy u ciebie? U ciebie. No dobra, no to u mnie. U ciebie bez problemu. Idziemy. Dobra, tu się grzybki robią. Jeszcze jednego ćwiknę. A trochę picie też by można było. O, i dżem mogę chyba robić, tylko pewnie będę potrzebował cukier, nie? Mamy 3 cukru w skrzynce. Aha, 3 jagody i 3 cukier, i 3 cukry jest potrzebne do dżemu. Dobra, to na razie... Czekaj, odłożę jagody. No i tak są... pojedynczo to niewiele zrobimy. No. A, i pić. Dobra. Okej, wiesz co, mamy te 5 mięsa. Ususzymy resztę surowego mięsa, czy...? Nie mamy soli. A. Usmażyć trzeba. Usmażyć. Bo jedno już gdzieś się nie zrobi, więc zabieram te suszone. A ty robisz grzybki jeszcze, rozumiem. No to... A to jeszcze... To niech się robi na razie grzybki, a później zrobimy mięso. Dobra. W piecu? W piecu też coś z mięsa było. Ale to nie trzeba mieć tłuszcz zwierzęcy, a już go nie mamy. To dorzucę tutaj też, niech się pomidorki robi. Do zebrania biorę. Zbieraj. Co tutaj jest? Kukurydza? Nie, już wszystko na razie. Czy ja w ogóle jadłem sobie pomidory? Kukurydza. O, jadłem. Jest kukurydza. A jest jednak, no dobra. Ale znikła się cała, już nie odrośnie. Trzeba zrobić nasionka, kurde. A lampa naftowa mi się zepsuła. Że nie zepsuła, w sensie skończyła. Nie mam paliwa. Kompost się chyba zrobił. Nie, dobrze. 5 kompostu, dobra. I trochę piochu i zrobię nasionka. Kukurydzy. Moją lampę zostawiam tutaj. Nasiona kukurydzy, wykonaj. Bach. Ale się ładnie przetapia. Aż miło, nie? W hucie, aż tylko takiej dymarkowej. No. Okej, okay, zasiane. Podlane. I nawiezione. O. O. O, nie mam już nawozu. Zabrakło na ostatnie. To co? Chyba będziemy... Za chwilę kończyć, nie? Tak, dokładnie tak. Dokładnie tak, moi drodzy, jeszcze patrzę. A, no nie mamy nic w kompostowniku, to też niedobrze. Niedobrze. Kości niedobrze. Nie dajemy, bo szkoda, nie? Kości szkoda, ten tak. Szlam wchodził do kompostownika, pamiętasz? Nie pamiętam. Szlam. Idę sprawdzam. Ale. Na pewno te rybki, patrz, rybki jakbyś mógł, ale to skóra, kości, pleśń. A, w las. Dobra, szlam w las. To dobrze. Wszystko włazi. Wszystko. Może. A futra nie ma sensu dawać. Dobra, jeszcze 2. Uuu, mamy ale wino. Się robi fajnie. Mamy 2 wina, wiesz, będziemy mogli sobie otworzyć. Z czasem i nigdy nie spożyliśmy, nie? No tak. Ale to jest 25% upojenia. No, ale coś za coś. No coś za coś. Będziemy odważniejsi, czy jak? Jak to tam działa w grze? Jakiś bonusik? Wiesz co, znakomite smaki i aromat. 3 daje życia. Czyli jedzenia, 3 wody. 0 życia zabiera i upojenie 25%. Ale nic nie jest napisane więcej, czy to coś daje, czy nie. Nie mam pojęcia. Mm. Dobra, noc. Coś jeszcze planujesz robić, czy już nie, koniec? Nie. No to żegnajmy się. Dobra, to się żegnamy. Moi drodzy, taki przegadany, ja w niezbyt dobrej kondycji, może dlatego, ale w następnym odcinku spróbujemy trochę pobiegać, więc... Tak. Więc będzie dobrze. Także poczekamy może do rana, żeby tak. Było jasno, tak do 4 z kawałkiem. No i lecimy. I ruszymy na wydarzenie światowe, które jest praktycznie bardzo blisko, w miarę blisko. W miarę blisko, dokładnie. Więc wydobędziemy meteoryty.
Tak jest. Super. Dobra, to trzymajcie się, moi drodzy. Hej, hej. Pa, pa.